Także witam serdecznie ze Stadionu Narodowego. Dzisiaj Polska zmierzy się z Anglią. Jest to już kolejny mecz eliminacji do Mistrzostw Świata, który otwiera szóstą kolejkę tych właśnie eliminacji. No ostatnio na Wembley Polska wygrała 1-0, także nie wyobrażam sobie, żeby tak też nie było dzisiaj, tym bardziej, że jesteśmy na Narodowym, w którym nie przegraliśmy od 8 lat. Skład reprezentacji Polski z numerem pierwszym na bramce Szczęsny, obrona 5 Bednarek, 15 Glik oraz 3 Dawidowicz, pomoc 7 Jóźwiak, 10 Kirchowiak, 16 Moder, 6 Szymański, 8 Linetty, a na ataku 9 Lewandowski, 21 Świderski. W składzie Anglii numer 1 Pickford, w obronie 3 Shaw, 6 Maguire, 5 Stones, 2 Walker, pomoc to 7 Grealish, 4 Rice, 8 Phillips, 10 Sterling, 11 Mount, a w ataku Harry Kane, wyścig formacją 4-2-3-1, a Polska 5-3-3-5-2. I mecz się rozpoczął. Zaczęła reprezentacja Polski w swoim klubie. Mount ostatnio właśnie strzelił bramkę z reprezentacją bodajże Andory, jak się nie mylę, to było 2-0. To było duże zaskoczenie. Grealish, atakują Anglicy. Próbował zatrzymać to Moder. Mount, zatrzymali to Polacy. Moder nie gra zbyt przeważnie na skrzydle, więc może to nie pójdźmy zbyt dobrze, ale zobaczymy. Linetty, zagranie do Modera, będzie teraz okazja, wrzutka, ale kończy się stratą piłki. Strata Anglików, zagranie do Świderskiego, Świderski, ale kolejna strata. Jóźwiak, Szymański. Jóźwiak z Szymańskim poklepali. Jóźwiak na skrzydle, biegnie. Będzie wrzucał, myślę, że będzie wrzucał. Albo jednak nie, jednak schodzi tutaj do linii z tego podanie. Moder z dystansu! Ale obok. Nie ma bramki. Sterling dalej się utrzymuje przy piłce, ale strata. Jóźwiak do Lewandowskiego. Jest teraz szansa na kontratak, zagranie do Świderskiego. Świderski, ale stracił tę piłkę. I dalej przy piłce Anglicy. Kyle Walker. 45. minuta spotkania, Sterling broni to Wojciech Szczęsny. No, jak widzimy, na razie zapowiada się na remis, ale jeszcze zobaczymy. Walker, Phillips, Shaw, Grealish stracił, ale na moment, walczą dalej Polacy, ale się nie udało, Luke Shaw na skrzydle, teraz może być gorsza sytuacja, Luke Shaw będzie wrzucał, wrzutka w pole karne i wybija to, wybijają to Polacy, zagranie do Świderskiego, ale piłka wychodzi na aut. Przy okazji jeszcze zatknął ją Anglik i będziemy mieli aut. Wolniło, chociaż dalej utrzymują się przy piłce Anglicy, Grealish. Strata teraz, ale skończona faulem i piłka dla Anglii. Jest zmiana w reprezentacji Polski. Za Damiana Szymańskiego wchodzi Bartosz Slisz. Na taki mecz to dość ciekawy debiut. Obronił to Szczęsny. I będzie wrzucał. Jest teraz przy piłce. Są Anglicy cały czas. Show. Odzyskali to Polacy. Jest szansa na kontratak. Świderski. Troszkę ta gra zwolniła. Cały czas utrzymał się przy piłce. Moder. Do Lewandowskiego, Świderski, Jóźwiak i jeszcze tam przy piłce jest Jóźwiak, szansa, Świderski! Będzie chyba rzut rożny. Kane. Nie było tam faulu, Robert Lewandowski. Cały czas Polacy przy piłce, zagranie do Piątka, Piątek do Lewandowskiego, Lewandowski, Grosicki, wrzutka. Nie ma gola! Obronił to Pickford. Ale to już ostatnie minuty, ja nie wiem, czy nie skończy się ten mecz remisem. Zależy, ile minut będzie doliczonych. Moder! Ostatniej chwili odzyskali piłkę Polacy, Piątek! A i niedokładne zagranie do Piątka przez Lewandowskiego, tej 4 minuty doliczone. Możesz jeszcze coś zdarzyć, Slisz. Dawidowicz, 2 minuty. Minuta. I koniec! Polska remisuje z Anglią. Ważny remis, który... Tak naprawdę może, teraz nie wiem ile Polacy mają punktów, bodajże z 11, nie doganiają na razie Węgrów. Póki to trzecie miejsce, ale ten remis może być dość ważny.
Do usłyszenia w kolejnym meczu.